Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz sportowy tydzień. Rozpoczynamy od koszykówki szkolnej. 5 stycznia w hali sportowej przy ulicy Polnej rozegrano noworoczny turniej koszykówki dziewcząt rocznik 2010. Startowały cztery zespoły kolejność Jedynka Nidzica, Junior Basket Club Olsztyn, Sokół Działdowo i Al Basket Stawiguda. Ten zespół ostatni grał poza konkursem. Starszy rocznik zawodniczek. Przypominamy, że w dniach 13-15 stycznia w tej samej hali rozegrany zostanie kolejny turniej koszykówki dziewcząt i chłopców Działdowo Basket Cup 2023. Halowa piłka nożna. 6 stycznia w hali sportowej w Rybnie rozegrano czwartą kolejkę spotkań. Oto wyniki. Szkłomal, klik działdowo 4-4. Dream Team Karbowski, serwis syla 06. Ten nie niechłonin 1-5. Następnego dnia rozegrano piątą kolejkę. Marne szanse, niechłonin 2-3. Serwis syla, szkłomal 1-1. Klik działdowo Dream Team Karbowski 2-0. W tabeli na prowadzeniu niechłonin 15 punktów. Przed Szkłomalem 11 punktów i sylą 10 punktów. W lidze występuje 7 zespołów. W Litzbarku także trwają rozgrywki halowej piłki nożnej. W szóstej kolejce uzyskano wyniki: Actimel Kumple 05, Oldboy Lutocin, Black Squad 2-8, Young Boys Klitzbark, Amok 2-1, Super Sajanie Kumple 2-2, FC Drift BWB 6:1, FC Elamaga FC Poseteczce 0-3. Na prowadzeniu Black Squad z 16 punktami. Tenis stołowy. W ostatnim meczu pierwszej rundy rozgrywek Superligi Dekor Glas Działdowo przegrał w grudziądzu 1 3 i była to pierwsza porażka działdowskiej drużyny. Jeden, punkt, jeden pojedynek wygrał Dyjaz, a swoje walki przegrali Lewandowski, Kurowski oraz drugi swój pojedynek Dyas. Jak z tego wynika, graliśmy w osłabionym składzie: bez Duńczyka Grota i Japończyka Konisiego. Dekor Glas zakończył rozgrywki na pierwszym miejscu w tabeli z dorobkiem 35 punktów i ma 5 punktów przewagi nad Bogorią Grodzisk. W meczu trzeciej ligi tenisowej Dekor Glas 3 pokonał na wyjeździe zespół z Lubawy 11 do 7. Punkty dla naszego zespołu zdobyli Adam Piotrowski 3, Kryspin Stolarczyk 3, Michał Lipowski 2, Jakub Bielicki 1 oraz nasze Deble 2 punkty. Trenerem zespołu jest Witold Kosewski. W styczniu czekają naszą pierwszą drużynę tenisową, dwa mecze w ramach Kucharu Europy. 22 stycznia mecz w Austrii, natomiast rewanż w Działdowie 26 stycznia. Naszym rywalem będzie Wiener Neustadt, oczywiście z Austrii. Bieg numer 217. W sobotnim biegu w Malinowie startowały... Startowało 26 osób, w tym 10 pań. Wygrał Marcin Kasprowicz, a wśród pań najlepsza była Katarzyna Białuk-Pietrzak. W tym biegu odnotowano dwa debiuty Joanna Nadolińska i Tomasz Połoczański. Kolejny bieg w sobotę o 9.00. I to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w naszym kolejnym programie.